W tym odcinku opowiem coś na temat zgłaszania błędów dotyczących aplikacji, które są publikowane na Google Play. Ja jako twórca aplikacji posiadam możliwość odczytania tych błędów w tak zwanej Google Play Developer Console. To jest przykład tutaj aplikacji mojej najnowszej CPU Pro, którą zmieniłem po prostu, bo miałem taką w innej technologii tworzyłem poprzednią wersję, teraz udoskonaliłem ją. I tutaj każda z aplikacji, którą macie opublikowaną w Google Play, ma takie coś jak awarie i błędy. I te awarie i błędy pokazują wam błędy, które zostały zaraportowane od waszych użytkowników tej aplikacji. Czyli na przykład jak aplikacja, nie wiem, zamknie się, to pojawi się jakiś błąd będzie w tej aplikacji, to pojawi się dla użytkownika takie okienko na telefonie komórkowym czy tablecie, że zareportuj albo naciśnij OK. Jeżeli zareportujecie, to wysyłacie informację bezpośrednio do twórcy aplikacji, czyli tak jak ja pokażę wam tutaj, widzimy, że został wysłany do mnie błąd, no dzisiaj akurat o 10:23. Ten błąd akurat to był mój błąd, który ja sobie sam wygenerowałem, ponieważ tak jak mówię, ta aplikacja jest młoda, jeszcze nie ma dużo użytkowników, ale rośnie. I chciałem wam pokazać, jak wygląda taki błąd. Widzę z jakiego urządzenia, widzimy z jakiego urządzenia, na jaka wersja Androida, o której godzinie, kto to wysłał, wiadomość od użytkownika. Bo użytkownik też może do mnie wysłać wiadomość, więc możecie wysyłać jakieś, nie wiem, jak macie jakieś błędy czy coś tam, to zawsze możecie wytłumaczyć mi bardziej. No i tutaj jest, widzicie, opis tego błędu, który ja muszę oczywiście zrozumieć, o co tu chodzi, bo czasami wiadomo, te opisy no, nie są adekwatne do błędu, ale mogą pomóc. No i dzisiaj mówię, wysłałem. Już ten błąd został poprawiony, więc w nowej aplikacji wersja 1.9.1 teraz dzisiaj opublikowana, ale tak jak mówię, warto raportować te błędy, ponieważ my jako twórcy aplikacji na Google Play no, tworzymy dla was te aplikacje i no, chcielibyśmy, żeby były one bezawaryjne, ale jak wiadomo, jak to w życiu, no nie da się napisać wszystkiego od razu, żeby było 100% bez błędu. Czasami nie chodzi to na jakichś określonych urządzeniach i tak dalej. No ale tak chciałem wam pokazać, że warto raportować błędy do programistów Google Play, warto pisać maile i tak dalej, albo można poprzez po prostu system raportowania, jak wam ta aplikacja się zawiesi. To wszystko w tym wideo, trzymajcie się, cześć.